Tak dziś prezentuje się ulica, której stan od lat był problemem dla okolicznych mieszkańców i tych, którzy byli zmuszeni tędy jeździć. Ulica Mostowa jest już gotowa. W przyszłym tygodniu planowany jest jej odbiór techniczny. Pytaliśmy mieszkańców o jakieś drobne uwagi. Wszystko, co jest możliwe, a obejmuje zakres, zostanie jeszcze do czasu przekazania inwestycji wykonane. Zarówno jezdnia, jak i chodniki zostały wykonane z asfaltu. Te ostatnie robione są w mieście głównie z kostki betonowej. Dlatego użycie masy bitumicznej może wzbudzać mieszane uczucia. Może wzbudzać to kontrowersje, natomiast jest to bardzo praktyczne. Myślę, że ci, którzy użytkują takie chodniki, wiedzą, że nawet przy znikowym używaniu chodników one nie zarastają i to jest bardzo praktyczne. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia z nowej ulicy, ale obawiają się, że równa nawierzchnia może w niektórych kierowcach wzbudzać chęć dociśnięcia gazu. Inwestor nie planuje na tej ulicy budowy progu zwalniającego. Pojawią się natomiast znaki ograniczające prędkość do 40 km na godzinę. Przebudowa ulicy Mostowej to wspólna inwestycja dwóch samorządów. Do remontu tej powiatowej drogi dołożyło się także miasto. To jest inwestycja realizowana przy współudziale gminy miejskiej. I tu chciałem serdecznie podziękować władzom miasta Bolesławiec za podjęcie tego wspólnego trudu. Droga bardzo potrzebna, bo ona łączy ulicę Dolne Młyny i ulicę Ceramiczną, a dalej ulicę generała Nila obecnie, kiedyś II Armii Wojska Polskiego, czyli drogę krajową 94. To jest taki rezerwowy objazd dla samochodów osobowych, ponieważ jest wąskie gardło przy przejeździe kolejowym na ulicy Ceramicznej. To jest trzecia inwestycja w tym roku na terenie miasta Bolesławiec, realizowana przez powiat bolesławiecki przy wsparciu gminy miejskiej Bolesławiec. Trzecia po Dolnych Młynach i ulicy Staszica. W przebudowę mostowej samorządy zainwestowały blisko 600 tysięcy złotych.